Aneta Wierścińska, zapraszam na czwartkowe wydanie Kuriera Ostrowieckiego. W ubiegłym roku w Ostrowcu w ramach programu Rodzina 500+ wypłacono ponad 25 milionów złotych. Finansowe wsparcie trafiło do ponad 4 tysięcy rodzin. W okresie od 1 kwietnia do 31 grudnia 2016 roku Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Ostrowcu przyjął 4609 wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego w ramach programu Rodzina 500+. Wypłacono w tym okresie 50 411 takich świadczeń na kwotę 25 6 097 zł. Kryterium dochodowe przy tej formie pomocy jest 800 zł netto na osobę w rodzinie, jeżeli mówimy o pierwszym dziecku, natomiast na drugie, trzecie i kolejne nie bierzemy pod uwagę kryterium dochodowego. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej zajmował się również kontrolą, na co wydawane są przyznane świadczenia. Zdarzały się przypadki zgłoszenia, że są marnotrawione środki. Przekazywane są nie dla dzieci, tylko na używki. Wchodziliśmy oczywiście do tych rodzin, rozeznanie środowiska, wywiad środowiskowy. Jeżeli były środki marnotrawione, bo były też i bezpodstawne też interwencje, przekazywane środki były na sklep, na artykuły spożywcze i przemysłowe. W związku z tym, że okres zasiłkowy kończy się 30 września, nowe wnioski w ramach programu Rodzina 500+ będzie można składać już od 1 sierpnia. Drogą elektroniczną będzie można i drogą tradycyjną, czyli z wnioskiem papierowym do nas będzie można się zgłosić. Z tym, że kryterium dochodowe w chwili obecnej jeszcze jest brane pod uwagę rok bazowy 2014, a od miesiąca sierpnia będziemy przyjmować już 2015. Według oceny pracowników ostrowieckiego MOPS-u środki finansowe wypłacane w ramach programu Rodzina 500+ zdecydowanie poprawiły sytuację życiową wielu rodzin. Na pewno większość osób tak skorzystało bardzo na tej formie pomocy i widać, że dzieci są bardziej zadbane, mają ładne ubranka, stać ich na kupowanie w normalnych sklepach, mogą realizować swoje dodatkowe jakieś programy w przedszkolach czy w szkołach dodatkowe, na które ich wcześniej nie było stać. Mimo że Ostrowiec posiada wiele obiektów sportowych, to nadal trzeba w nie inwestować. Od wielu lat środowisko sportowe postuluje o budowę boiska, które mogłoby być wykorzystywane zimą. Również lekkoatleci nie mogą się doczekać normalnej 400-metrowej bieżni. W planie wydatków na 2017 rok gmina Ostrowiec zaplanowała postawienie nad boiskiem do piłki nożnej specjalnego namiotu. Na ten cel wyasygnuje z budżetu miasta ponad 200 tysięcy złotych. Przetarg na postawienie namiotu, pod którym piłkarze będą mogli grać przez całą zimę i przy niesprzyjającej aurze, zostanie ogłoszony jeszcze w tym miesiącu. Ostrowiec stoi obiektami sportowymi, mamy bazę, dobrą bazę, ale chcemy ją polepszyć, chcemy ją udoskonalić, stąd inicjatywa, aby taki obiekt całoroczny, przygotowany dla różnych grup, dla różnych dyscyplin był w naszym mieście. Chcę podziękować tutaj środowisku sportowemu, w szczególności radnemu Kamilowi Kutrybie, który wyszedł z taką inicjatywą. To jest dobra inicjatywa, stąd w budżecie miasta mamy zapisane środki i w tym roku takie zadaszenie łącznie z wielofunkcyjnym boiskiem w Ostrowcu Świętokrzyskim powstanie. W tej chwili trwają dyskusje, jaka lokalizacja, gdzie taki obiekt powinien być usytuowany. Czy przykryjemy któreś z boisk przy Kolejowej, czy boisko na ulicy Różanej, czy wybudujemy całkiem nowy obiekt z nowym zadaszeniem. Niestety do inwestycji sportowych nie włączy się powiat. W najbliższych latach nie powstanie żadna nowa hala sportowa ani boisko lekkoatletyczne. W tegorocznym budżecie powiatu priorytetem są inwestycje drogowe. Jeżeli chodzi o inwestycje, czyli o stadion i o tą halę, chodzi o to, że one zostały przesunięte w terminie, gdyż starostwo w tej chwili ma, powiat ma w tej chwili inne priorytety, a nie są one tak bardzo niezbędne, jak niezbędne są te drogi.
Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej Krzemionki informuje, że 30 stycznia 2017 roku złożył wniosek w ramach programu Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2014-2020. Wnioskowana kwota to około 3 milionów złotych. W przypadku pozyskania tych środków finansowych całość zostanie przeznaczona na termomodernizację budynków nr 8, 9, 10, 74 i 79 na osiedlu Rosochy. Jedną z najbardziej dynamicznie rozwijających się dyscyplin sportu w ostatnich latach są walki mieszanych technik MMA. Od niedawna można ją ćwiczyć również na zajęciach odbywających się w osiedlowym domu społecznym Malwa. Zawodnicy MMA walczą z wykorzystaniem różnorodnych technik. W zasadzie dopuszcza się je wszystkie dozwolone w innych sportach walki, ale bez broni. Przez dwa dni w Ostrowcu gościł Krzysztof Kułak, jeden z najbardziej utytułowanych polskich zawodników. Przeprowadził on trening w klubie działającym w Malwie. No przede wszystkim co ja chcę przekazać? Metodykę, nie? Bo chłopaki umiejętności to już mają, bo to już nie od wczoraj trenują. Metodykę, taką typową metodykę MMA. Co się z czym wiąże? Bo tu jest czarny pas brazylijskiego jiu-jitsu Dama Fidala. Ja tutaj po prostu z doświadczeniem tym mogę się z chłopakami podzielić, bo a tak to umiejętności tutaj po tych dzisiejszych sparingach to mówię, że są na dość dobrym poziomie. W niejednym mieście byłem i powiem szczerze, że wszyscy żyjemy, nikomu nic się nie stało, czyli najważniejsze, nie? Czyli umiemy sparować, umiemy trenować, umiemy tak naprawdę trenować MMA, nie? Bezpiecznie, z głową i metodycznie. Krzysztof Kułak zaczynał od judo, w wieku 16 lat rozpoczął treningi jiu-jitsu. Kilka lat później dostał się do kadry narodowej jiu-jitsu semi-kontakt, zdobywając tytuły i medale zarówno w Polsce, jak i za granicą. W 2006 roku zadebiutował w organizacji KSW. W turnieju KSW 6 doszedł do finału, w którym uległ Michałowi Materli. Obecnie Krzysztof Kułak jest instruktorem w klubie Adrenalina Fight Częstochowa, którego jest założycielem. Odwiedza również wiele klubów w całej Polsce, dzieląc się swoim doświadczeniem. MMA jest teraz bardzo modne. Wiadomo, przygotowanie atletyczne jest bardzo ważne. No ale co, Ostrowska Grupa Atletyczna chyba tym się charakteryzuje. Ja mam 36 lat i 30 na macie lat, a tu chłopaki też... No nie młodzi, a dawają radę, nie? Bo tutaj widziałem dwie juniorki, dziewczyny trenują, no to jest przede wszystkim, jeżeli już dziewczyny w klubie trenują, to znaczy, że jest dobrze, nie? Że jest czysto, że umie trener przekazać wiedzę, że jest miła atmosfera. Jak czują się swobodnie wśród chłopaków, to znaczy, że jest okej. 22 września 2012 roku Krzysztof Kułak udanie powrócił do startu w MMA, pokonując przez techniczny nokaut Irlandczyka Stephena Rice'a na gali Celtic Gladiator w Dublinie. Stawką pojedynku było mistrzostwo w wadze średniej. 1 grudnia 2012 roku na KSW 21 przegrał z Piotrem Strusem. Obecnie zamierza ponownie walczyć o jeden z pasów mistrzowskich. Ja byłem mistrzem KSW w 85, jestem obecnie mistrzem Celtic Gladiator w 84, będę bił się o pas w 77. No chcę się realizować, nie mogę przestać, bo jak przestanę się ruszać, to się rozpadnę. Miejska Biblioteka Publiczna zaprasza dzieci na spektakle teatralne w wykonaniu aktorów Teatru Maska z Krakowa. 3 lutego w piątek o godzinie 10 warzywa i owoce mają czarodziejskie moce. 10 lutego w piątek o godzinie 10 misio tu lisio. Przedstawienia odbędą się w sali teatralnej Miejskiego Centrum Kultury przy ulicy Polnej. Wstęp wolny. Dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam do obejrzenia kolejnego wydania Kuriera Ostrowieckiego.